Zapach? Przyjemny, taki czysty. Nie mogę nic zarzucić. Za jakość kierowniku to się płaci. Dzień dobry. Co tak pukasz? Nie no, dobra. Świry. Scenariusza żadnego nie ma, tak na dobrą sprawę. Do filmu zapraszam na nowy odcinek. Będziemy ruszać motorkiem do fabryki Jedwabiu. Jestem podekscytowany, bo to jest jeden z ciekawszych tematów, które będę robić tutaj w Wietnamie. Czyli pokażę wam, w jaki sposób powstaje ekstremalnie drogi materiał z naturalnych surowców wytwarzanych przez jedwabniki. Myślę, że mało kto z nas, w sensie ja nie widziałem nigdy, jak powstaje jedwab, więc na dobrą sprawę zabieram was dzisiaj w tą podróż. Gdzie jest mój motor? Mój motor stoi tam. Sorry. Kierownik już jedzie, ale poprosiłem koleżków, żeby mi przejechali tą górkę. O to, żeby przejechali. Kolega mnie tutaj weźmie, żeby przejechać tą górkę. Okej, lecimy. To jest, wiecie, to jest wyższy poziom, jak to się mówi, jeżdżenia. Proszę bardzo. No. Nie pójdzie, okej. Za gruba dupa. Tak to jest, jak wynajmujesz od znajomych. Zobaczcie, się okazało, że jest flak, no i koleżka do mnie mówi, żebym pojechał na pompową, no ale jak ja nie wiem, gdzie pojechać, to tylko zmarnuję czas. No czekamy, aż tam ktoś przyjdzie zaraz i to ogarnie, żeby takiego gotowca, no. No niestety, takie są minusy właśnie wynajmowania od ziomków. Nasz kolega Tan, słuchajcie, jest bohaterem. Pompkę przywiózł. Idzie, jak dzikie. Yeah, perfecto bro, you are the boss! Woo! Zobaczcie na to, jak kierownik prowadzi. 5, 4, 3, ogień! Powiem tak, ciężko się tu jeździ, trzeba być cały czas uważnym, żeby ktoś nie wjechał albo nie przejechał, bo tak jak ten samochód wymusza pierwszeństwo. Co on robi, ty? Trzeba wiedzieć, że to kierownik jedzie z drogi, śledzie, bo... Rozjadę! Kurde! Rozjadę! Dawaj, Felek! No beka niesamowita, co? O kurde, jak się dymi! No tutaj trzeba mega uważać, słuchajcie. Ja jadę tak pomału, ja jadę 30... A nie! Tempomat nie działa, ale jaja! Kurde, tempomat nie działa, ale jedziemy, no z 20 na godzinę to ja jadę. Po rybach. Muszę wyczuć motocykl. Słychać mnie czy nie? Mam nadzieję, że słychać. Kierunkowskazów nie używam. Jeszcze nie używam, bo nie mam na to przestrzeni w głowie. Tyle przycisków. Słuchajcie, prawie gleba. Na rondzie prawie gleba, potem była plama w ogóle oleju, a ja myślałem, że to jest woda i po prostu motor mi się poślizgnął. O, widać nawet. Zobaczcie tutaj, widać delikatnie. Kurde, ale powiem wam, że szybko wyprowadziłem, udało się, ale no pikawa to miga jak nie wiadomo co. Ja pierdzielę, powiem wam, że no gruba sprawa. Po mieście jeździć to nie dla mnie totalnie. Jakbym przejechał 200 km skuterem, to bym był taki styrany, że szok. Jedziemy dalej, pomału. Powiem tak, przejechałem 20 km, oczy normalnie jak 5-złotówki pieką w odkurzu. Normalnie głowa spęczniała, prawie raz się wywaliłem wtedy, no i cały czas obserwuję drogę. Ja pierdzielę, gdybym ja się zdecydował jeździć po Wietnamie motorem, to byśmy mieli chyba, nie wiem, dziennie zrobione 50 km. Ja pierdzielę, to jest naprawdę wyczyn. Teraz, moi drodzy, wbijamy do sklepu kupić wodę. Hello? Zobaczcie, jak dobrze wyposażony sklep. Jestem w szoku, chyba muszę walnąć jakiegoś energetyka. Ja wiem, że wy pewnie lepiej jeździcie niż ja. Może takiego Red Bulla
nie wiem, coś, żeby mnie kopnęło. Wiecie, o co chodzi. Patrzcie, flaszka nawet schowana. Oni piją sobie tutaj cwaniaki. To jest taki wielobranżowy. Co wam to przypomina? Co wam to przypomina, moi drodzy? Raffaello, nie? Zobaczcie, zrobili brand Raffasillo. Raffasillo się sprzedaje. Słuchajcie, ja o 5 powinienem wyjechać, żeby tam znożyć, ale będzie beka. Jadę do fabryki jedwabiu i oni szybciej zamkną niż ja dojadę. Słuchajcie, sytuacja taka. Taki słaby stan tej opony. Nie wiem, czy widać. No nie jest to najlepszy stan opony. Może z tej strony. No nic, no jakoś dojedziemy. W każdym razie słabo mi to idzie. Słabo mi to idzie i nie ma co ukrywać. Zamiast energetyka to wziąłem podstawowe wyposażenie Pepsola i Snickersa, żeby trochę energii było. Na pewno lepiej to wpłynie na niż energetyk. Motorem się zaczęło jechać. Pojechałby autostopem. Dzięki, Paweł. Pojechałby autostopem, to przynajmniej jak pan by siedział w tym samochodzie. Fanaberie jakieś. Szok. Ogólnie jak się jedzie przez Wietnam, jest bardzo dużo flag przy domach, przy ulicy. Ale na prowincjach można zauważyć, że im bardziej na północ, tym częściej, no dawaj tam nie świruj, tym częściej można zobaczyć flagę komunistyczną z tej strony, sierp i młot. No więc północ jest komunistyczna, środek też komunistyczny, no i na południu jak widać też się znajdą komuniści, wpływ Związku Radzieckiego. Tak czy inaczej, no tych flag coraz więcej widzę na prowincji, jak jadę właśnie do fabryki. Zostało jeszcze 6 km, nie jest źle. Chyba się uda. Czekajcie, tutaj koleżka. Ja tu trochę zablokowałem, sorry chłopaki, no. Mój błąd. Paweł, nie świruj tą ciężarówką, bo jak zaraz kierownik zatrzyma, to będzie... To nie będzie tak miło i przyjemnie. O mało, no wyprzedza na pałę. Co za ziom, ty! Czarka na ciebie naślę. No. Słuchajcie, tyle ile ja się namęczyłem, żeby tu dojechać 29 km, czy tam 28, to wy nawet sobie nie zdajecie sprawy. Witam w tradycyjnym centrum wytwarzania jedwabiu. Akurat, ja nie wiem, ja to chyba się z jakimś szczęśliwym czepkiem urodziłem, bo od 7 do 11.30 rano otwarta, później od 1 do 4 do 16, a jest właśnie 1, 13. Chodź, Czaruś, chodź do wujka, no chodź do kierownika, no chodź, nie bój się, nie bój się, jesteśmy przyjaciele. Tutaj zobaczcie, dwóch gości, jeden koleżka z Polski, z Krakowa. Cześć. Jeden koleżka ze Stanów. Co koleżka mówi tutaj przewodnik? Że wszyscy z Polski, którzy są z Polski, to lubią wódę. A tu koleżka z Krakowa próbuje wytłumaczyć, no ale nie ma co ten. Stereotypy. Dobra, wchodzimy do fabryki i poopowiadam wam troszkę, moi drodzy, o jedwabiu, troszkę o tym, jak wytwarza się materiał i ogólnie jak wyglądają kokony jedwabników. Póki jeszcze wejdziemy do fabryki i zrobimy sobie taką wycieczkę po fabryce, musicie też wiedzieć, że jedwab zaczęto produkować w Chinach w 2700 roku przed naszą erą, czyli to jest kawał czasu. Chiny były, jak wspominają kroniki, prekursorem tworzenia, wytwarzania jedwabiu. Musicie też wiedzieć, że jedwab wytwarza się na drzewach. Jedwabniki są tak zwane jedwabniki morwowe i jedwabniki dębowe. Moi drodzy, tutaj najbardziej popularne są jedwabniki morwowe i ktoś by powiedział, ok, ale w Polsce też mamy drzewa morwy i to jest oczywiście prawda i w Polsce w XVII wieku, dokładnie na Śląsku, też imano się ogólnie tworzeniem różnych rzeczy z jedwabiu. To są kokony. Sytuacja też jest taka, musicie wiedzieć, że jedwabniki już nie żyją w naturze, ponieważ zostały totalnie zdominowane przez człowieka i w momencie, kiedy zostały zdominowane, też zatraciły tak zwane naturalne systemy obronne. Zatem produkcję jedwabiu można podzielić na 4 fazy. Pierwsza faza to jest produkcja karmy dla jedwabników. Uprawa drzew dokładnie, których liście stanowią pożywienie. I jedwabniki mogą żywić się liśćmi
przeróżnych gatunków drzew, jednak najczęściej są to drzewa morwy, tudzież na przykład dębu, który powszechnie znamy u nas w Polsce. Punkt drugi to nic innego jak hodowla jedwabników. Hodowla jedwabników odbywa się głównie wiosną. Trwa mniej więcej przez 2 miesiące. Tutaj szefowa mi trochę przerwała. Więc ten okres w roku jest naprawdę bardzo ograniczony i musi zostać wykorzystany w 100%. Przez pozostały czas jaja przechowuje się w stosunkowo, moi drodzy, niskiej temperaturze, a wylęk zaczyna się, gdy tylko pojawią się pierwsze liście na drzewach morwy, tudzież na drzewach dębu, i trwa około 8 dni. Następnie gąsienice przez miesiąc żywią się liśćmi morwy. Klapkę na głowę, zobaczcie na to, poświęcenie kierownika. Przynoszą listki, bo to jest pokarm. I te larwy, one zaczynają wzrastać. To są dwójki jedwabnika. Myślicie, że kierownik zje takie coś? Nie, no nie świrujcie, nie będziemy takich groszków jedli. No i, oj, przepraszam. No i taka larwa tutaj wzrasta. Jeszcze dodam jako ciekawostkę, że jedwabniki bez przerwy żywią się przez 4 tygodnie. Ich masa ciała wzrasta około 10 tysięcy razy. To są grubasy, co? Po 4 linieniu, po około miesiącu od wylęgu, jedwabniki rozpoczynają owijanie się w kokon, co trwa około 3 dni. I po tym czasie, moi drodzy, mamy dwie sytuacje. Jedna to, kiedy jedwabniki przepoczwarzają się w motyla, by tak jakby przedłużyć byt jedwabników i dalej kontynuować życie. A drugi typ to typ, z których pozyskuje się jedwab. Ten kokon jest bardzo, słuchajcie, bardzo twardy. I jak posłuchacie, tam są jajeczka. Żyje normalnie. Proszę, to jest jedwabnik morwowy. I czasami też jest tak, że w czasie produkcji otwiera się w ogóle ten kokonik i sprawdza pod mikroskopem, czy tam nie ma różnych bakterii. Bo jeżeli są różne bakterie, no to trzeba ten kokonik wyeliminować. Jest ten kokon. I ten kokon już można wykorzystać. I te kokony są zbierane, proszę bardzo. Zapach. Przyjemny, taki czysty. Nie mogę nic zarzucić. I czasami z tych kokonów tam już coś się wykluło. Ale najczęściej tam się jeszcze nic nie wykluło. No i sytuacja jest ta... Ale to jest twarde, o kurczę. I sytuacja, moi drodzy, jest taka. Może uratujemy kogoś. Badajcie na to. Nie jestem w stanie nawet tego rozerwać. Nie rozerwę tego. Sytuacja jest taka, że tam są delikwenci. Słyszycie? Tam jest w środku coś. Proces trzeci. Kokony zanurza się w gorącej wodzie, w tymże pojemniku, moi drodzy. I w momencie, kiedy te kokony są tutaj myte w gorącym wrzątku, no to te zawartość kokonu zostaje wyeliminowana. Ktoś by zapytał, skąd maszyny? Oczywiście maszyny produkcji chińskiej, moi drodzy, cały park technologiczny jest przywieziony z Chin. Później przerzuca się do maszyny, którą mamy tutaj, tak aby znaleźć końce nici z kokona, bo to się tam, wiecie, nie przecina i nie bierze tam przypadkowej, tylko się szuka konkretnej nici. Później się szuka nitek. Szuka się nitek, zobaczcie. Z jednej strony nitkę, z drugiej strony nitkę się szuka. Zaczepia się tutaj, później przerzuca się tutaj, zawija się na szpulę i powiem wam, że to się normalnie... Jakie to jest wytrzymałe. I tu się po prostu kolekcjonuje, nawija na szpulę włókna. I jako ciekawostkę, z jednego kokona może być nawet do 1,5 kilometra, moi drodzy, do 1,5 kilometra nici jedwabnej. Jaka ona jest delikatna, jaka wytrzymała. A też czytałem, że bywają takie kokony, które dają nawet do 3 km. Wyobrażacie sobie? Proszę bardzo, to jest prawdopodobnie nić, która się gdzieś tam zaplątała w całym procesie i no i już tutaj po prostu tak jakby na odrzut poszła. W momencie, kiedy tutaj się już nawinie całą nić jedwabiu, to takowe nicie
kładzie się tutaj, na takie szpule. Proszę zobaczyć, to już jest pełna szpula nawiniętego jedwabiu. Proszę bardzo. Czwarty i ostatni proces to jest oczywiście przędzenie, czyli tą nić przędzie się na taki walec, gdzie później ten walec zarzuca się do maszyny, która tworzy z tych nici piękną, wielką tkaninę. Taka szpula wychodzi, takiej tkaniny. Tak jak wam powiedziałem, te nicie, które były nadziane na te rolki, to nazywa się przędzą. W momencie, kiedy masz już przędzę na tej rolce, to tą przędzę ładujesz tutaj, na tą maszynę. Niestety nie wiem, z której strony się ładuje tą przędzę, te nitki, gdzie to się ładuje. I w momencie, kiedy już załadujesz tą przędzę, te nicie, to ustawiasz maszynę tak, tutaj są te sploty, że te sploty tak jakby pozwalają uzyskać konkretny jakby to nazwać, konkretną strukturę materiału. I teraz podchodzimy do części frontowej, gdzie ten materiał już wychodzi. I w momencie, kiedy przędza jest w odpowiedni sposób ustawiona poprzez te niteczki takie metalowe, zobaczcie, tutaj będzie, może będzie lepiej widać, one są tak, jedne się przecinają, no i ta przędza chodzi tak góra, dół, to znacie. Czasami są, no to już jest zmechanizowany sprzęt, ale często bywało też tak, że taką maszynę obsługiwano ruchem stopy, nogi. No i tutaj zobaczcie, wychodzi czyściutki materiał jedwab koloru białego, rzecz jasna, ponieważ w naturze jedwab jest koloru białego. Oczywiście można wpłynąć na kolor jedwabiu żywiąc, bo oczywiście jedwabniki niestety już zostały tak udomowione, że w naturze nie występują, i można uzyskać inny kolor jedwabiu w naturalny, ala w naturalny sposób poprzez karmienie jedwabników pożywieniem, które daje silny pigment. Niemniej jednak bardzo często ten jedwab później w produkcji ubrań jest autentycznie po prostu farbowany. Zobaczcie, tu jest kolejna maszyna i ta maszyna jest już z różnymi wzorami. To jest dopiero sztuka, ustawić tak maszynę, żeby dawała ci finalnie taki wzór i później masz taką całą w ogóle rolkę, moi drodzy, jedwabiu z różnymi, nie wiem jak to się nazywa, wzorami, ornamentami na materiale. Możesz spokojnie sobie z takiego materiału, kawałka materiału, takiej szpuli, uszyć piękną, białą suknię jedwabną. Co tutaj mamy? Tutaj kokony, ale tych kokonów mają ogromnie dużo. Zobaczcie, nikt w ogóle nie wnika. Wpuszczają normalnie do fabryki i normalnie sobie możesz chodzić. To mi się podoba. Cała przygoda jedwabiu zaczęła się, tak jak wspominają w kronikach w Chinach, i w momencie, kiedy jakiś kupiec na jedwabnym szlaku próbował przemycić jedwabniki, nie wiem, na przykład w lasce bambusowej, którą się podpierał, czy jakieś inne sposoby, to za tego typu występek oczywiście co groziło? Oczywiście groziła najsurowsza kara, czyli odejście z tego świata. Moi drodzy, ponieważ cały proces był ściśle strzeżony przez Chińczyków, przez cesarzy, tak, aby nie wydostał się dalej. Z każdej strony Chin każdy chciał zdobyć przepis na to, jak się hoduje jedwabniki, jak się wytwarza jedwab, ponieważ w ówczesnym czasie jedwab był materiałem szalenie drogim i pożądanym. W dzisiejszym świecie ludzie bardzo chętnie nakładają przeróżne marki typu Gucci, Armani i przeróżne inne, a w tamtym czasie wyznacznikiem zamożności było posiadanie szat jedwabnych. Zatem jedwab wykorzystywano bardzo często w jakichś odzieniach dla świętych, w odzieniach dla cesarzy, czy też innych głów, które decydowały o przyszłości państwa, miasta, w zależności kto miał więcej odzieży z jedwabiu, oznaczało, że jest oczywiście bardziej dziany. Zawsze ludzie chcieli pokazać swoją majętność, no i robili to w przeróżny sposób, biżuterią, ubraniami, no i tak jest po dziś dzień, nic się nie zmieniło. Jak też się domyślacie, proces naturalnego pozyskiwania jedwabiu jest szalenie drogi
I trzeba przyznać, że długi. Więc co ludzie zrobili? Ludzie znaleźli sposób na to, żeby wytwarzać jedwab sztuczny. Więc bardzo często, jeżeli będziecie widzieć jakieś takie w miarę tanie ubranie z jedwabiu, to prawdopodobnie będzie to z jedwabiu sztucznego. Ktoś by zapytał, kierowniku, ile kosztuje jedwab naturalny, już wyprodukowany, już materiał jedwabny? Już mówię, mniej więcej 1 metr kwadratowy tkaniny jedwabnej może wahać się od 8 do nawet 80 dolarów. 8 dolców, to jest mało. Ale żeby zrobić jakąś taką, wiecie, kieckę, no to z 1 metra nie zrobisz, niestety. Nie wiem, tak obstawiam, teraz rzucam, tak rzucam, że co najmniej z 4 metry trzeba by było mieć, z 4 do 5 metrów. Cena różni się z wielu powodów. Pierwszy powód to jest to, gdzie się wytwarza. Oczywiście na przykład w Indiach ten jedwab może być tańszy i jak się go wytwarza, jakie są te jedwabniki, bo tych typów jedwabników jest cała masa. Na przykład w Chinach macie 10 typów drzewa morwowego i z czego 5 to drzewa występujące endemicznie. Więc na przykład z fabryki, gdzie te jedwabniki żywią się tylko i wyłącznie tymi liśćmi z drzewa morwowego endemicznego, czyli występującym tylko i wyłącznie w danym konkretnym miejscu, nigdzie indziej na świecie, no to oczywiście ta cena będzie jeszcze wyższa. Za jakość, kierowniku, to się płaci. W momencie, kiedy już macie szpulę jedwabiu, no to już, zobaczcie, tutaj już jest finalny produkt, z którego można uszyć co tylko dusza zapragnie. No i zobaczcie, no są różne jakieś zdobienia, niezdobienia. Widać, że to jest farbowane, jest jakaś jeszcze żółta nić. Trochę mam wrażenie, że to nie jest w 100% jedwab taki czysty. Nie wiem dlaczego, ponieważ wydaje mi się, że jedwab się tak nie gniecie. Ale mogę się mylić. Czy jedwab by był tak pognieciony jak ten materiał tutaj? Wydaje mi się, że chyba nie. Trzeba też powiedzieć, że prawdziwy jedwab, jeżeli zostanie podpalony, to moi drodzy, nie będzie się palił. I druga kwestia jest taka, że będzie taki charakterystyczny zapach włosów palonych. Myślę, że każdy z nas zna, jeżeli nie zna, to proszę wziąć zapalniczkę, przypalić sobie włosy na dłoni. A jedwab sztuczny, to już będzie się palił. Też trzeba zaznaczyć, że właściwości jedwabiu, między innymi, to jest świetne odprowadzanie ciepła wilgoci. Dlatego też w chusty jakieś, czy na przykład sukienki jedwabne w ciągu takiego upalnego dnia sprawdzą się idealnie. Wyśmienicie, moje drogie panie. No i moi drodzy panowie, bo też jest garderoba męska jedwabna, na przykład jedwabne koszule. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mają. Jakieś takie bluzeczki jedwabne. Jakieś tutaj, nie wiem co to jest, szal? Zobaczmy na te. To jest dość ciekawe, jakieś takie z kokonów zawieszki po 25 tysięcy, czyli 1 dolar z kokona. Proszę bardzo, jakieś takie suknie. Ja to się nie znam na krawiectwie, więc i na modzie też nie, bo ja to jestem prosty gość, który używa spodni. Nie wiem, chodzę do sklepu raz na 3 lata i powiem wam, że cen tutaj niestety nie ma. Można sobie wziąć za darmo, ale taka koszula nocna. Piękne, prosta. Trzeba też zaznaczyć, że w ówczesnym czasie bardzo popularne było też wykorzystywanie jedwabiu jako podkładu do wyszywania. I tak jak tutaj widzicie, taki obraz wyszyty. Zobaczcie na ten zacny obraz wykonany w 100% z nici jedwabnej. Zbliżam. Jedwab stanowił podstawę w sitodruku. Poczytajcie sobie o sitodruku i wykorzystaniu jedwabiu. Moi drodzy, też można zakupić krawaty jedwabne albo takie chusty. Oto takie bardzo miękkie, ale to jest miękkie, takie przyjemne w dotyku. Moi drodzy, kierownik się kłania w kotonowej, w bawełnianej koszuli. Bardzo dziękuję za zwiedzanie wspólne fabryki jedwabiu. Bardzo dziękuję za wszelkie komentarze, za wszelkie reakcje, tak zwane ślady węglowe na kanale. Tymczasem pozdrawiam serdecznie, a ja uciekam pomalutku skuterkiem do miejsca, do swojego gospodarza. Trzymajcie się, może jeszcze gdzieś wlecimy. Zapraszam na kolejny odcinek. Jeżeli już jesteście na bieżąco, to też polecam odwiedzić kartę playlisty i poszukać czegoś nowego do oglądania, bo tych odcinków troszkę jest. Tymczasem pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!